Nie, tylko że to ja nie wiem. Może by było w czterech wyciągnięć budowności samochodu? Zaobserwować. Straż Miejska bardzo szybko zatrzymała pojazd, który nie chciał się... Szybko wykonywane w mundurach. Proszę, zaczynamy. Czyli tak zwane przybory, przewód do przodu. Mamy strażniczki, mamy strażników. Różne stopnie, różne możliwości. Nie tylko zwykli szeregowi strażnicy, ale również instruktorowie, naczelnicy wydziału. Wszyscy powinni i są na bieżąco promowani. Biorą udział w tak zwanym szkoleniu ustawicznym, które trwa przez cały okres służby. Po prostu jeżeli ktoś dostanie się do szeregu strażnicy, musi promować i już wykonuje to przez cały czas. I w tej chwili rzuty w wykonaniu strażników miejskich co oddziału 17. Jak widzicie, dziewczyny również świetnie sobie tutaj radzą, znakomicie potrafią wykonywać tego rodzaju rzuty techniki. W tej chwili wykonywane są techniki rzutowe, techniki oparte na sporcie jiu-jitsu, czy na sztuce walki bardziej, powiedzielibyśmy jiu-jitsu. Chciałbym teraz Państwu również powiedzieć, że technika interwencji jest to stosunkowo młoda dyscyplina, którą ćwiczymy w Straży Miejskiej. Mowa w sensie tym, że bardziej przez transformację w latach 90. nie było tak intensywności tego ćwiczenia. Dziękuję bardzo. Na to mi się powiedzieliście. Teraz ataki wykonywane na strażników miejskich sekcji trzeciej, czwartej. Uderzenia drugiego rodzaju kopnięcia. Proszę Państwa, ja chciałbym przy okazji powiedzieć, że Straż Miejska w ramach systemu bezpiecznego prowadzi zajęcia bezpłatne, zajęcia dla kobiet. Wszystkie chętne panie, które chciałyby brać udział, od 4 lat się zajmujemy, tak dodatkowo jeszcze informacja, które by chciały ćwiczyć naprawdę, widzicie, dla tych, żeście się odsunęli troszeczkę, bo to jest naprawdę to ogromna walka, to nie ma żartu. Nie ma żartu, to jest bardzo dobrze przygotowane i trenowane. Dziękuję.